Wiozłem dzieciaki do szkoły i taka ciekawostka. Patrzcie, słońce pada na panel. No tam jest słońce, o, tam, o. Tak pada. Nie od góry, nie od dołu. Tu jeszcze cień, delikatny nawet ramka rzuca. To jest bifacjal. Zobaczcie, jedna, druga. Nie wiem, czy tak diody działają, czy coś, tak się rozmraża. Ale dwie sekcje tak samo się rozmrażają. On tu też dostaje słońca od dołu, światła dostaje. Tak się cały rozmraża, także... Bierzemy tego maluszka. Taka fajna kamera termowizyjna, zobaczcie. Na mój kciuk. I zobaczymy, jak to wygląda w termowizji. Dobra, lecimy z tematem. Dwa miejsca. Panel ma mniej więcej, tutaj widzicie, gdzie jest P1. Na górze temperatura 0,6-0,5 stopnia. O, tutaj wszędzie ma 0,6-0,5. A tutaj na tych, że tak powiem, grzejących się miejscach ma 7. Tutaj ma 7 stopni. I tutaj ma, idziemy ładnie, tu ma jakieś 4. A no, tutaj się nie doszukujmy jakiejś precyzji, nie wiadomo jakiej, ale dwa się grzeją na razie i nic więcej tak naprawdę. Zobaczmy tutaj, bo tam jest zacieniony kawałek panela. O, widzicie moją rękę dla porównania. Kolektory zimne, no widać, że aż czarne. Dom tutaj, słonko świeci na dom, także to się wszystko ładnie rozgrzewa. Pokazuje 19 stopni, elewacja, że ma. Tutaj panele mają. Celujemy w panele. Minus 30 pokazuje. Jeśli łapie ten, a ono jak widzi niebo, to tam cuda wtedy wymyśla. 18 stopni mają panele, jak są nagrzane. Ja tutaj stoję, robię cień, ale zobaczmy tutaj do tego miejsca, gdzie jest zacieniony akurat. To powinna być wyższa temperatura. Z tego co wiem. O, moment, o. Tutaj w ogóle widać, że jest różnica. Zobaczcie, jak tamte praktycznie... O, ten też jeszcze ma różne takie fikumiku. Czekajcie, tutaj też się pokazują jakieś temperatury z rana. Którym to jest? A nie, to dobra, okej. Okay. To są te dwa. A ten jeszcze był przed chwilą zacieniony. I tutaj właśnie jeszcze kombinuje na tych ogniwach. 27 stopni, zobaczcie, jak się grzeją. A ten panel nie był zacieniony i na nim nie ma nic kompletnie. Także zacienienie wpływa na pracę całego panela. A ten jest, jeszcze jest zacieniony. I tutaj też ogniwa po prostu kombinują i diody kombinują. Na najgorętszym miejscu ile mamy? Tutaj nam szuka 20. Gdzie tu jest? 13 stopni. Nie, tu jest P1. 60 ma to miejsce, aż dotknę. A faktycznie, no. Ale gorące. O! Grzeje się na cud. Widzicie? Trochę cienia tutaj, trochę tutaj i ogniwo ma aż 60 stopni. Także no nie jest to dobre ani trochę. No nagrzało się mocno. Powiem wam. Cień nie jest dobry, niestety. I to już nie, słuchajcie, pierwszy raz. No ciekawe, tutaj mi pokazuje. A, maksymalna 58 tutaj pokazuje. Tutaj na tym wyłapuje maksymalną, tu jest ta 38, tutaj już praktycznie nie mamy, ale też gorące, aż go normalnie zgrzało tutaj. No niestety, tak to wygląda. Zejdzie cień i będzie wszystko w porządku. Kubki się nagrzały. A ten już odpuszcza, tylko że on odpuszcza na spokojnie, bo nie ma na nim, no nie ma słońca takiego mocnego, także tutaj temat rozmrażania jest inny. Jak to fajnie wygląda. Aż sobie chyba z tego miniaturę zrobię. No nie, super, naprawdę, zobaczcie, tutaj ściana się grzeje, tutaj dom, o, jeszcze tutaj kawałek elektryka złapie. Nie, elegancko to wygląda, powiem wam. Dobra, coś wiemy, że cień niestety, ale bruździ. No także tak to wygląda. Tutaj panel już cały,
odpuścił na spokojnie, a te miejsca gorące są tutaj, zobaczcie. Tu jeszcze przed chwileczką, dosłownie może 10 minut temu ten cień szybko schodzi, widzicie? Był jeszcze na dwóch panelach i to jest właśnie to miejsce jedno gorące, o tutaj. Bo tutaj już prądy idą, string pracuje, próbuje to wszystko ogarnąć, amperaż leci, a tutaj, o to, to czy to? Tu jest, o, tu się, a, kurde, tu się aż dotknąć nie idzie normalnie, masakra. Także grzeje się mocno i to dosyć mocno. Zobaczmy na produkcji jeszcze, jakie ampery lecą, z czym tu ma układ do czynienia. Dla tych, co nie wiedzą, to ta instalacja 2,4 kW ładuje magazyn energii, 30 kWh na LiFePO 4. I obsługuje to falownik 6 kW. I tutaj mamy, słuchajcie, 1600 W idzie z 2,4 kW instalacji. Ale widzę, że 7 A idzie przez instalację. I tak naprawdę poczekam jeszcze tą, znaczy ja nie poczekam, wam za chwilę dogram, jak już zejdzie cień z tego panela i zobaczymy, jak to, o ile się podniosła, że tak powiem, produkcja, bo w 10 minut i przy tej temperaturze paneli to ta produkcja nie wiadomo jak nie skoczy, ale na pewno ruszy. No ale powiem wam, sam się zdziwiłem, że aż tak się to ogniwo nagrzało do 60 stopni. No niestety cień robi złą robotę. Dobra, cień zszedł, także termowizja, zobaczmy jeszcze jak to wygląda dalej temperaturowo. No i lecimy. Ten już się uspokoił. Praktycznie ma jeden kolor, czyli nie ma różnic w temperaturach. Tutaj zobaczmy jak to polecimy po kolei. Na samej górze. A nie, no to takie tło jakieś po prostu łapie, zobacz. Elegancko, panelik, następny elegancko. Ten tu miał problemy wcześniej jeszcze po zacienieniu, nic się nie dzieje. No i ten, co był najgorętszy, o jeszcze trzyma, zobaczcie. Mimo tego, że cień, no powiem wam, już od 5 minut nie ma cienia w tym miejscu, to jeszcze tutaj, jaka temperatura jest? No może to jest uszkodzony panel, ja o tym nawet nic nie wiem. Nie, już jest 35 stopni. Także styknie sobie pomalutku, no spokojnie. Dobra. Czyli zobaczmy jaka produkcja. A jednak jeszcze wam dołożę, nie wiem czy będę mówił później w scenie czy wcześniej, że bym zrobił z tej instalacji, ale jednak wam tutaj dołożę materiału jeszcze, zobaczymy z ciekawości, bo tutaj widzicie takie zacienienie jeszcze samym dołem idzie, jak tutaj z temperaturami, bo tam jednak były panele leżące, cień się rozkładał na leżąc, a tutaj się cień, także tak powiem, na stojąc rozkłada. I tutaj to będzie, mi się wydaje, lepiej reagowało właśnie temperaturowo. No, stanąłem sobie troszkę bliżej i zobaczcie, to jest ten pierwszy. I zacienienie tylko tu, jak mam palcem pokazuje, idzie. Ale ma to wpływ też na pracę górnych sekcji panela. Tutaj mamy też 40 stopni, zobaczcie, na ogniwach. I tutaj mamy też, no, powiem wam, dosyć tutaj te temperaturki się tak rozkładają. Drugi panel, czyli ile tu było, bo ja tak zapatrzę jak ślepy, nie wiem w co. No 34 stopnie tutaj ten, spokojniej widzę. Góra jak? A góra też szaleje, ten jest też zacieniony, zobaczcie jak to się wszystko rozkłada. No powiem wam, ale tam te, które są pełne w słońcu, tutaj też są w słońcu. O, ten jeszcze ma, o ten widzicie, co teraz na niego kieruje czujnik temperatury, o ten panel, on je ma zacienione dosłownie te dwa ogniwka tutaj. Ja właśnie nie wiem, czy się nagrywa to P1R1, mam nadzieję, bo jeszcze z tą kamerą dużej nie mam współpracy i tylko dwa ogniwka i także naprawdę, no grzeje się i tu jednak pas diod. Diody mamy tu, o tak, na, o kurde, nie to tutaj. Tak mamy diody, prawda, jedna dioda i obsługuje górę, dół. I tutaj, no, robi nam to po prostu tutaj taką robotę. Także, słuchajcie, tak to wygląda. Cień, niestety, nie jest dobry. I robi złą robotę.
Okej, okay. 1800. No ja wam spodziewałem się więcej. 20 minut później tak naprawdę. Teraz leci 7-8 ampera. Czyli już to miejsce nie miało jakiegoś takiego strasznie dużego wpływu. Już ta dioda tam działała. Ja nie wiem, czy tam diody akurat w tym miejscu nie było, to na środku było. No ale jakby nie było, no. Ta żarówka świeci tutaj normalnie. Jakoś to się... O, jest, dobra. Tutaj nie świeci, tutaj nam nie świeci i nie ma łuny. A jakby nie było, no niestety to zacienienie jest problemem. No i nie uniknąć, nie tak jak u mnie, nawet widzicie. Na solar trackerach tak samo, z rana jednym i drugim. Na pierwszym nawet nie ma, ale na drugim, tam 5-kilowatowym, to jest tam dosyć spore zacienienie. Tylko tam jest już po całości tych paneli, tam troszeczkę inaczej to się rozkłada. A może zrobię kiedyś materiał jeszcze o tamtym. Zobaczymy. Dajcie znać w komentarzach, czy chcecie, czy nie chcecie. Ale pewnie i tak pójdę i zrobię. Tutaj mnie tak tknęło, to są takie właśnie spontaniczne firmy. Filmy, gdzie mnie tknie i później fajne rzeczy z tego wychodzą. Także tak to wygląda na bieżąco. Lecimy z tematem. Testy, nie testy, inne rzeczy. Szczęścia, zdrowia, pomyślności i do następnego.